Kochani, nazywam się Julita Korgol. Opowiem wam o moim życiu, o tym, jak spotkałam Jezusa i jak prawdziwy On jest teraz w moim życiu. Jak każdego dnia żyję z Nim, jak każdego dnia chodzę z Nim i jakie rzeczy dzieją się w moim życiu, dlatego, że Go spotkałam. Kiedyś, tak jak większość młodych ludzi, przekraczałam tą bramę. Skończyłam tutaj studia na Wydziale Prawa. Później skończyłam również studia podyplomowe. Wydawało mi się, że gdy będę dobrze wykształcona, to sięgnę po to wszystko, co oferuje ten świat. Zaczęłam pracę, zaczęłam dobrze zarabiać. Wkrótce wyszłam za mąż. Mamy również dwoje dzieci. Mieliśmy również bardzo dużo pieniędzy. Mąż był partnerem w bardzo dużej kancelarii prawniczej. Jednak okazało się, że to wszystko, co myśleliśmy, że weźmiemy od tego świata, to wszystko, co ma nam dać szczęście, tak naprawdę tego szczęścia nie dawało. Ani pieniążki, ani nowe samochody, ani wybudowany dom, ani uznanie, ani status społeczny, ani dobre wykształcenie, ani rodzina, ani nawet małżeństwo. Tak naprawdę nie dało mi pełni szczęścia. Myślałam, że gdy dostanę to wszystko, co oferuje ten świat, to tak się stanie. Jednak tak się nie stało. W głębi siebie wiedziałam, że czuję pustkę, że tej pustki nic nie może wypełnić. I że ten świat już nie ma nic do zaoferowania, co by mogło tą pustkę wypełnić. Gdy byłam sama, to wiedziałam, w głębi siebie wiedziałam, że jestem samotna i że czuję się nieszczęśliwa. I tak jak teraz do was docierają słowa Ewangelii, tak dotarły one do mnie. I nie byłoby z tym łatwo. Słowo Boże o takich jak ja mówi, że trudno jest bogatemu wejść do królestwa, szybciej wielbłąd przejdzie przez ucho igielne. I to było o mnie. I bardzo często to jest też o was powiedziane. Jesteście bogaci w duszach swoich. Ja byłam bardzo. Wydawało mi się, że dużo wiem. Jestem dobrze wykształcona. Mam znakomity status materialny. Mam to wszystko. Więc te królestwo wydawało mi się taką głupotą. Mowa o Jezusie. Wydawało mi się, że to jest potrzebne dla tych, którzy są, może żyją w rynsztokach, może są od czegoś uzależnieni, może zdepresjonowani. Ja tak naprawdę też byłam nieszczęśliwa, choć na pozór nosiłam maskę i wydawało się, że wszystko jest okej. I byłam bogata w duszy swojej. Takiej osobie jest trudno wejść do królestwa, bo musi poniżyć wszystko to, co wzięła z tego świata. Dotarły do mnie słowa Ewangelii, tak jak docierają teraz o was. O Jezusie, który umarł za mnie na krzyżu, z miłości do mnie. Wziął każdy mój grzech, każdą moją troskę i każde moje nieszczęście. Po to, że gdy ja uwierzę, to Jego zwycięstwo będzie moim udziałem. I ta mowa wydawała mi się wtedy głupotą, ale również na to, co wtedy myślałam. Słowo Boże mówi, że jest to głupota, mowa, ta mowa jest głupia dla tych, którzy idą i giną, dla tych, którzy nie uwierzą, ale jest to mowa ku życiu, zmieniająca życie dla tych, którzy uwierzą. I w moim sercu wtedy powstawało szyderstwo, że to jest takie proste i jak ja, taka wykształcona osoba, mam uwierzyć w coś, co wydaje się z pozoru jednak takie głupie. Że Jezus umarł za mnie na krzyżu, wziął każdą chorobę, każdy grzech, każdą troskę, po to, żebym ja mogła żyć. Ale w związku z tym, że wiedziałam, że oferta tego świata nie wypełnia mojego życia, że jednak wewnątrz jestem pusta, to postanowiłam podjąć decyzję i zaufać Jezusowi. Powiedziałam, ja poniżam całe to bogactwo, które mam, i finansowe, i te, które jest w mojej duszy, i zaufam Tobie. Nie będę tą osobą, o której jest powiedziane, że bogatemu w duszy swojej trudno jest wejść do królestwa. Ja wejdę przez moją decyzję, przez akt wiary względem Ciebie, Jezus. Nie chciałam, ażeby stało się tak, jak mówi Słowo Boże, że ta mowa, to co teraz słyszycie, to jest Ewangelia, to jest ta mowa, tak jak Jezus wychodził po ziemi, tak samo głosił tą Ewangelię. Podjęłam decyzję, że nie chcę, żeby było tak, jak mówi Słowo Boże, że ta mowa jest głupotą dla tych, którzy idą i giną, ale mocą zmieniającą życie dla tych, którzy uwierzą. A ja bardzo chciałam żyć. Chciałam żyć. Chciałam żyć pełnią życia. Chciałam się nie troszczyć i nie bać i nie czuć pustki w środku.
I wiedziałam, że tego wszystkiego nie może już zaspokoić świat. I że został mi tak naprawdę tylko Jezus. I powiedziałam, zaufam Ci. Moim aktem wiary, tak jak podejmowałam inne decyzje w swoim życiu, o tym, że wybieram studia, że rodzę dzieci, że wychodzę za mąż, że pracuję. Tym samym aktem wiary podjęłam decyzję, że zaufam Jezusowi. Bez emocji, bez jakichś specjalnych okoliczności, bez jakichś specjalnych sytuacji, tak jak do Was teraz doszło do mnie Słowo Boże. I ja powiedziałam, ja Ci zaufam. Bo jeżeli to jest prawda, to Ty podniesiesz moje życie i je wypełnisz. I oddałam moje życie Jezusowi. Powiedziałam, chcę Cię jako Zbawiciela i Pana do mojego życia. Chcę, żebyś był dla mnie drogą, żebyś był prawdą i żebyś był moim życiem. Aktem mojej decyzji, bez emocji, w pełni świadoma, znająca i ten świat, i wtedy jeszcze tylko trochę tak naprawdę tego, co mówi Słowo Boże, podjęłam decyzję, że w moim życiu świadomie zaufam Jezusowi i pójdę z Nim dalej. Jako dojrzała kobieta, matka, żona, dobrze wykształcona osoba, podjęłam decyzję taką, jaką Wy możecie podjąć teraz. Że ja zaufam w to, że Jezus umarł za mnie na krzyżu, z miłości do mnie, wziął każdą chorobę, każdy grzech, każdą troskę, każdą pustkę, każdy lęk, każdą złą myśl, po to, żebym ja mogła żyć, jeżeli uwierzę. Powiedziałam do Niego, potrzebuję Ciebie, pociągnij mnie do Ciebie. Moje życie potrzebuje Ciebie, tak samo Wasze życie potrzebuje Jezusa. Możecie kozaczyć w swoim życiu, że do czegoś doszliście. Ja też byłam w tym miejscu, że jesteście zdrowi w tej chwili, że wszystko Wam się układa. Ale gdy sami zostajecie w domu, wiecie, jaka jest o Was prawda. Wiecie, czego się boicie, czego nie jesteście pewni. Wiecie, jaki jest lęk w Waszym życiu. Wiecie sami, jak bardzo potrzebujecie Jezusa i że świat nic nie może Wam zaoferować, co wypełni tą pustkę. Byłam w tym samym miejscu, co Wy. Ta sama Ewangelia o Jezusie dotarła do mnie. To samo usłyszałam. I stanęłam przed decyzją, przed taką, jaką Wy możecie teraz podjąć. Ja podjęłam decyzję ku życiu, tak jak mówi Słowo Boże. Że to, co słyszycie, to zwiastowanie, ta wiadomość o Jezusie może być drogą ku życiu dla tych, którzy się zdecydują pójść za Jezusem, ale drogą ku śmierci dla tych, którzy nie przyjmą, nie uwierzą, nie podejmą dobrej decyzji. W życiu chodzi o mądre decydowanie, nieraz tego doświadczyliście. Ponosimy konsekwencje swoich decyzji. To była najmądrzejsza decyzja w moim życiu. Poniosłam jej konsekwencje. Stoję przed Wami i świadczę o Jezusie. O tym, co zrobił On w moim życiu. Zostałam uzdrowiona z guza piersi. Bo Jezus na krzyż wziął każdą chorobę. Zostałam uzdrowiona z Hashimoto. Bo Jezus na krzyż wziął również to. Moje małżeństwo, moje macierzyństwo. Wszystko zostało podniesione do takiego poziomu, jak nigdy wcześniej nie było. Dlatego, że poszłam za prawdą ze Słowa Bożego. Dlatego, że swoje życie odbudowałam na prawdzie Słowa Bożego. Że swoje życie odbudowałam idąc za Jezusem, za Jego prawdą. Że uczyniłam Jego swoim Panem i uwierzyłam w to, że żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. I dlatego nie ogranicza mnie nic. Jestem zdrowa. Niczego się nie boję. Nie miewam złych dni. Nie miewam depresji. Mam szczęśliwe macierzyństwo. Mam szczęśliwe małżeństwo. Jesteśmy zasobnymi ludźmi, zamożnymi ludźmi. Mam tylko więcej, bo spotkałam Jezusa. Nie mam żadnej pustki wewnątrz siebie. Nie mam żadnego lęku. Stoję z odwagą tu przed Wami i świadczę o Jezusie. Świadczę swoim życiem o tym, jak wielkie rzeczy dokonały się w moim życiu dlatego, że poszłam za Nim.
że uwierzyłam Jego słowu, że podjęłam mądrą decyzję. Wybierz życie, jeżeli chcesz żyć. Że poniżyłam to wszystko, co wzięłam z tego świata i powiedziałam, że ja nie będę, jak mówi Boże Słowo, że wielbłądowi łatwiej przejść przez ucho igielne niż bogatemu w duszy swojej, czy też bogatemu zasobnym portfelem wejść do Twojego Królestwa. Bo ludzie często sami siebie czynią bogami, stawiają siebie w miejscu Boga, ja też tak robiłam. Poniżyłam to wszystko. Powiedziałam, potrzebuję Ciebie, potrzebuję, żebyś mnie pociągnął do siebie. I słowo o Jezusie stało się dla mnie mocą ku życiu. Zaufałam Jezusowi. Teraz, gdy słyszycie te słowa, przybliżyło się do Was Królestwo, tak jak przybliżyło się kiedyś do mnie. Teraz leży przed Wami błogosławieństwo i przekleństwo. Teraz podejmujecie decyzję. Musicie mądrze decydować, wybrać życie, abyście mogli żyć. Ja je wybrałam. Teraz jest Wasz czas, Wasza decyzja, Wasza odpowiedzialność. Bóg dał Wam wolną wolę. Tak jak wolną wolą decydujecie o wyborach w swoim życiu, tak teraz przez wolną wolę musicie zdecydować, co wybieracie. Wybierzcie Jezusa, a będziecie mieli sukces tak jak mam ja. Wybierzcie Jezusa, żebyście żyli. Wybierzcie Jezusa, bo to jest najmądrzejsza decyzja, jaką możecie podjąć w życiu. On umarł za Was na krzyżu, z miłości do Was. Nie można zasłużyć przez swoje uczynki na niebo. Bo jest powiedziane, że zbawienie jest z łaski, ażeby nic się nie trudził. Jest to niezasłużona dla nas przychylność Boga dla człowieka. Przez miłość Jego dla nas. Nie możecie nic zrobić, ażeby na to niebo zasłużyć. Wiara to nie jest w ogóle chodzenie do kościoła. Bóg nie mieszka w świątyniach ludzkich ręką wybudowanych, sam to powiedział. Nie ma nic wspólnego z świętami Bożego Narodzenia czy Wielkiej Nocy. Z opłatkiem, żurkiem, krzyżem, medalikiem. To nie jest Bóg. Bóg to jest żywe słowo. Bóg to jest Jezus, który na krzyżu umarł za nas. Bóg to jest moc, która działa w moim życiu i może działać w waszym. To jest prawda, która działa. Prawda, która podnosi życie. Moc, która wzbudza zmartwych. Moc, która jest większa niż każda choroba. Na imię Jezus wszystko na niebie i na ziemi zgina swoje kolano. Zastanówcie się, w jakim miejscu swojego życia jesteście. Ja potrzebowałam Jezusa. Niełatwo było mi się do tego przyznać. Niełatwo było mi to w sobie zrozumieć. Ale podjęłam mądrą decyzję. Pomimo całego mojego wykształcenia, pomimo studiów prawniczych, pomimo studiów podyplomowych, pomimo zasobności finansowej, pomimo małżeństwa i macierzyństwa, wiedziałam sobie, że potrzebuję Jezusa. Potrzebujecie Go tak samo Wy. Mądrze decydujcie. To jest dzisiaj Wasz dzień. Zróbcie mądry użytek z tych słów, które teraz usłyszeliście, bo przybliżyło się do Was Królestwo. I sami możecie podjąć decyzję. Macie wolną wolę. Moim Panem jest Jezus. Musicie sobie odpowiedzieć, jakie miejsce w Waszym życiu zajmuje Jezus. Amen.